Cześć drogie dzieci. Dzisiaj biorę udział w akcji organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach o nazwie Poezja prezentem dla dziecka. I to właśnie dla Was, dzieciaki, chciałbym przeczytać fragment twórczości Marii Konopnickiej o Janku Wędrowniczku. Chcecie poznać się z chłopczykiem, Jankiem Wielkim Podróżnikiem, co zwędrował ziemię, wody i przeróżne miał przygody? No, to patrzcie, co za mina, bo już powieść się zaczyna. Janeczkowi, choć tak mały, dziwnie ciasne się zdawały bielonego domku ściany. Dziwnie niski dach słomiany, więc pomyślał, wiem, co zrobię, podróżnikiem będę sobie. Het, precz wszystko w koło zwiedzę, przejdę nawet aż za miedzę, aż za wielkie te topole, aż za rzeczkę, het przez pole. Tam, gdzie ziemia tyka nieba, tylko wezmę z masłem chleba. No i poszedł, stał nad rzeką, domek Janka niedaleko. A że zwykle do podróży jest potrzebny statek duży, o czym łatwo z Robinsona każdy, kto chce, się przekona, więc kierował Janek kroki na brzeg stromy i wysoki. Tutaj wszakże niespodzianie osobliwsze miał spotkanie z bodźkiem we własnej swej osobie, który trzymał kiełbia w dziobie. Janek w prośby: mój bocianie, gdzie okrętów tu dostanie? Bocian patrzy aż po chwili, rzecze: jeśli mnie nie myli, wzrok bom zgubił okulary, brodząc wiosną przez moczary. Tu my się już trochę znamy, bom panisza niósł do mamy. Więc to panicz tak już duży, że zamyśla o podróży? Statków nie ma tu, ni łodzi, ale jeśli o to chodzi, to po dawnej znajomości grzbietem służę jego mości. Tu zatrzepał w wielkie loty. No, cóż było do roboty? Janek skoczył jak na konia i pomknęli het nad Błonia. Szczerze powiem, moje zdanie, licha podróż na bocianie. Ledwie rzekę przelecieli, ledwie wioska się zabieli, ledwie żaby skrzekną w błocie, już ustaje bocian w locie. Z klekotem w trawy spada, popas tutaj, niech pan zsiada. Bardzo jeszcze wielka łaska, jeśli dziobem choć zaklaska i ostrzeże pierwej o tem, żeby popasać chce nad błotem. Bo gdzie żabie się nie bodzę, zdarzy spotkać z nim na drodze. To o jeźdźca ani pyta, prosto w moczar brnie i kwita. A cóż, każdy ma gospodę, dom kto dom, a bocian wodę. Sprzykrzył Janek te reduty, mokre nogi, mokre buty. Gdy więc bocian krok zatoczył, puścił go się, z grzbietu skoczył i zmęczony długim lotem za Kasinem stoi płotem. Dziękuję bardzo, drogie dzieciaki. Nadchodzą wakacje, tak naprawdę już nadeszły, także ruszajcie w świat śladami Janka Wędrowniczka.